Cześć, witajcie, ja jestem Piotrek i witam was bardzo serdecznie w ostatnim epizodzie Drogi do Paryża. Najdłużej z oficjalną premierą zwlekał Kazachstan, którego utwór Fairy World ukazał się dopiero pod koniec listopada. Kazachskie preselekcje zresztą okryły się małym skandalem, gdyż zakończyły się remisem, z którego nie wyłoniono zwycięzcy. Obydwaj młodzi artyści, Alinur i Beknur, wystąpią w Paryżu z utworem tego pierwszego, oczywiście po mocnym revampie, czyli Fairy World. To intro brzmi jak typowa piosenka z tureckich seriali. Ładny teledysk. I wstęp do utworu też całkiem spoko. Bardzo podoba mi się sposób śpiewania Alinura w tej piosence. Jest taki spokojny, jednocześnie bardzo umiejętny sposób pokazuje umiejętności wokalne. Mamy naszego Florida Juniora. Beknur mieszka we Francji, więc chyba łatwiej mu się będzie rapować, mówić po francusku niż po kazachsku czy rosyjsku, gdzie te języki są dla niego praktycznie nieznane. Z tego co wiem, on na początku nie zakumał, że wygrał. Tak patrzył, bo później oglądałem sobie samą reakcję na wyniki bez piosenki, bo słucham oczywiście ją premierowo z wami. A z samym utworem jest taki problem dla mnie, że on jest jednocześnie za bardzo taki serialowy, a z drugiej naprawdę fajny. Nie ma w nim takiej przebojowości jednak, takiej właśnie siły przebicia. Nie wiem, jak chłopcy śpiewają na żywo, a opinie są bardzo różne. Od tego też może dużo zależeć w ostatecznej ocenie występu. Ale całość bardzo, bardzo fajna. Dokończając myśl z końcówki słuchania przeze mnie tego utworu, w mojej opinii nie ma tutaj takiego elementu, takiego pierwiastka, tego czegoś, co sprawia, że widz pójdzie i zagłosuje. Jest to takie zwykłe, bardzo fajne, poprawne, ale zwykłe. Nie ma, tak jak mówię, tutaj w tym utworze szans na czołówkę konkursu, ale w porównaniu do niektórych opinii to naprawdę, naprawdę fajny Kazachstan. To nie jest to samo, co było w trzech poprzednich latach, ale chłopcy dają radę. Jest ten utwór taki serialowy. Widzę go gdzieś w Elifie na przykład, w takim serialu tureckim, lecącym sobie gdzieś w tle. Tak jak mówię, nie znam poprzedniej wersji tej piosenki, więc nie wiem, jak ona brzmiała wcześniej. Nie wiem, jak Alinur z Beknurem brzmią na żywo. Może to dużo zmienić mój odbiór, ale jak na razie ta piosenka jest, myślę, gdzieś w połowie mojej stawki, jeśli chodzi o topkę Eurowizji Junior 2021. Jest przyjemna. To były przyjemnie spędzone 3 minuty. Dobrze wyprodukowana ballada, ładnie oprawiona w teledysk. Brzmią w wersji studyjnej dobrze. Zastanawiam się nad tym, jak to może wyglądać w obrazku, bo jeżeli to będzie naprawdę fajnie przedstawione, będzie się to przyjemnie oglądać, bo słucha wersji studyjnej naprawdę całkiem okej. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest to dla mnie zwykłe. Jest to dla mnie poprawne bardzo. Taka trójka z plusem w skali szkolnej.
Ale jeżeli występ będzie naprawdę spektakularny, będzie dobrze zrobiony, a myślę, że Kazachstan na to stać, pokazywali to już nieraz, że zależy im na Eurowizji Junior i na wynikach. I jeżeli chłopcy brzmią dobrze na żywo, albo będą brzmieć 19 grudnia, to Kazachstan o miejsce końcowe też się martwić nie będzie musiał. Oni są zawsze wysoko w tym online votingu. Według wielu fakt, że Beknur jest osobą z niepełnosprawnością, też im nie zaszkodzi w zdobywaniu głosów. Jurorzy też mogą sypnąć. No, Kazachstan nie będzie faworytem do zwycięstwa, ale myślę, że o wynik martwić się nie musi, dopóki to będzie brzmieć przynajmniej znośnie i słuchalnie, tak? To Beknur z Alinurem jak najbardziej będą mogli się cieszyć po prostu z tej Eurowizji Junior. Beknur z faktu, że może się pokazać, gdzieś rozwijać i w przyszłości może coś o nim jeszcze będzie więcej. Jak na razie Kazachstan w połowie stawki mojej topki, myślę, jak najbardziej się znajdzie. Z racji tego, że już wszystkie odcinki oceniające piosenki Eurowizji Junior za nami, napiszcie nam także w komentarzach, jak wyglądają wasze klasyfikacje. Z chęcią je pooglądam. A cóż, na dzisiaj to już koniec. Zajrzyjcie na nasze wszelkie social media, na Instagrama, na Facebooka, na grupę na Facebooku, na Twittera, na Discorda i na nasz drugi kanał, gdzie będą publikowane recapy Misja Eurowizja Second Channel. A na dzisiaj to już jest wszystko. Żegnam się z wami bardzo serdecznie. Hej i na razie!